Dana jest prosta L o takim równaniu. Prosta K równoległa do prostej L i przecinająca oś o Y w punkcie o współrzędnych 0,3 ma równanie. No to tak, najpierw przepiszmy sobie równanie tej prostej. Minus 2 piąte X, tak ono wygląda. I czego szukamy? Szukamy równania prostej, czyli przede wszystkim zapiszmy sobie wzór w postaci kierunkowej na prostą. Czyli mamy Y równa się AX plus B. I co wiemy o tej prostej? Wiemy, że ma być równoległa do prostej L, czyli do tej, a dwie proste będą równoległe wtedy, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe prostych. Czyli w tej prostej współczynnik kierunkowy wynosi minus 2 piąte, tak? Bo widzimy, że A znajduje się przy X, czyli to oznacza, że w tej szukanej prostej A także musi wynosić minus 2 piąte. To jest pierwsza informacja. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że ta szukana prosta przecina oś o Y w punkcie o współrzędnych 0,3. Czyli gdy mamy punkt, to znaczy, że znamy X oraz znamy Y. No i teraz te dane możemy sobie podstawić do wzoru. Czyli pod Y podstawię 3, pod A podstawię minus 2 piąte, pod X podstawię 0, i mam jeszcze dodać B. Czyli 3 to będzie minus 2 piąte razy 0 to będzie 0 plus B. Czyli widzimy, że B jest równe 3. Czyli gdy znamy B, gdy znamy A, możemy podać wzór prostej. Czyli podstawiamy to sobie tutaj. Czyli Y to będzie A, czyli minus 2 piąte. X dodać B, czyli dodać 3. No i patrzymy, czy mamy taką odpowiedź. No, plus 3 mamy w podpunkcie A i w podpunkcie C, a tu mamy minus 2 piąte, czyli minus 2 piąte to będzie inaczej minus 4 dziesiąte. Moglibyście to sobie na przykład policzyć na kalkulatorze, czyli 2 podzielić przez 5, czyli można to sobie zapisać, że mamy minus 4 dziesiąte x dodać 3 i taką odpowiedź mamy w podpunkcie A.